kochany Pochwiczanie, kolejna maleńka pogadanka dla Was. Nieraz słyszę, że Wasz terapeuta, Wasz seksuolog, Wasza cudowna przyjaciółka dała Wam genialną radę, jak pokonać pochwicę. Należy wypić alkohol i się rozluźnić. Najlepiej 2-3 lampki wina i się rozluźnić. I się okazuje, że ta genialna rada w ogóle nie działa. I całe szczęście, że nie działa. Bo gdyby zadziałała, to by znaczyło, że zamiast wypić zaparzoną herbatę, to zjadacie fusy z tej herbaty. Seks jest po to, żeby stworzyć cudowny związek, żeby dawał radość, żeby dawał szczęście, żeby dwoje ludzi mogło przeżyć niezwykły stan uniesienia. Seks nie jest po to, żeby go połknąć jak gorzką pigułkę. I jeżeli Twoje nastawienie do seksu jest takie, żeby zrobić to i o tym nie wiedzieć, najprościej się zatruć, najprościej się wyłączyć, najprościej się znieczulić, to spowodować to może, że Twoje życie będzie pozbawione czegoś bardzo cennego. I moja rada polega na tym, żeby znaleźć radość w seksie. Jak znajdziesz radość w seksie, to pochwica wyparuje. Po prostu wyparuje.